Przychodzi baba do lekarza. Musisz zacząć babą lekarza, człowieku. Baba, ale nawet widzisz i nie dowiedziałeś się, co dobrze, mówi. Dobrze, spuentuj, i do kogo. Spuentuj, nie, teraz już nie powiem, co mówi baba do lekarza. Napisz widzu w komentarzu, co mówi baba u lekarza. Twoim zdaniem w obliczu takiej aroganckiej reakcji kolegi tutaj. Stratega Cego. Dzień dobry. Wcinacego się w zdanie. Dzień dobry. Wcinacego. Wracamy do starych nawyków. Zgadza się. Dzień dobry. Witamy. Witamy serdecznie. Ktoś by powiedział, co chyba jakiś błąd, bo jest nowa seria, a jest drugi odcinek. Idioci nie wrzucili pierwszego. Ale słuchaj, drogi widzu, jesteśmy nieco sprytniejsi. Jesteśmy krok do przodu, jak Sylwester Wardenga. Albo mamy wszystko poplanowane. Albo tak już zastanowimy się. Bo pierwszy odcinek został wrzucony na kanał tego oto jegomościa, Olegi Strategacego. No i teraz uwaga, bo jest tutaj bardzo widoczny pattern, to znaczy jest pierwszy odcinek u Ignacego, drugi jest u mnie, a to gdzie będzie trzeci? U kolegi Ignacego, bardzo dobrze, jeżeli zgadłeś, napisz w komentarzu, jestem mądry. I jakby trzeci pojawi się jutro, potem pojutrze pojawi się czwarty u mnie, potem piąty u Ignacego i tak dalej. Na zmianę będzie tutaj wspaniały cross między naszymi kanałami, bo musimy gonić konkurencję, prawda, żeby dogonić tam Tivolta albo... Tivolta nie dościgniemy. Nie dościgniemy, Huśka. Żarty na bok, Tivolt od lat konsekwentnie... Ja mam bardzo dobrą robotę, ja się zgadzam. Stos, ja nie? Się zgadzam, to tak jest... Jakby stos. Jest oczywiście to jest ciekawe, popatrz, w ogóle od razu patrz, ten odcinek mądrze zaczynamy. Zaczynamy. Gaming całkowicie przeszedł w ogóle w formę montowaną. Całkowicie. Ja na przykład kiedyś oglądałem wszystkie, nie wiem, Hearts of Iron i tak dalej, no. Europa Universalis. Dzisiaj nie zobaczysz praktycznie let's playu takiego klasycznego i tak dalej, tylko na przykład masz, nie wiem, grasz w Europa Universalis 4 otomanami przykładowo i jest coś takiego, że nie wiem, 40-minutowy odcinek, gdzie masz tam przedział 100 lat, po prostu zmontowany, śmiesznie pokazane, coś tam elementy i tyle. I jakby gaming taki popularniejszy, tylko już w tej formie istnieje tak naprawdę. Myślę, że tak, ale to ciężko się dziwić, no jakby wiesz, nastąpiła, czekaj, uwaga, to boomerskie słowo, tiktokizacja. Internetu. No. No jest tak, że jakby wiesz, to tempo... Ej, ty powinieneś pogonić. Tak, tu sobie wezmę ruchałki. Tak. Jakby tak, aha, tylko powinienem pozmieniać, żeby mieć typiarzy. No, dobra, tam trudno. Jedziemy. To ja myślę, że ich jest tylu, że na luzie i tak to sobie... Jest co? Dźwięk. No dobrze, jest dźwięk, jest dźwięk, no. Jest dźwięk, tak, więc jakby to siłą rzeczy. Ja nawet powiem ci, jakiś czas temu myślałem, czy tu na Zagrajmy z Gimperem sobie nie robić tak, że po prostu nagrywać chuj kontentu. I sobie pociąć potem. Dawać to komuś na montaż po prostu i wiesz. Okej, okay, okej. Okay. I żeby to uploadować przemontowane, tylko potem stwierdziłem, że... Nie no, to Zagrajmy z Gimperem, to jakby na tym chyba polega magia, mam wrażenie, tych naszych kanałów właśnie, które sobie prowadzimy tak na XD, że... Ej, a sprawdź coś, patrz, ta rusałka, widzisz jak jest szybka na skillu, widzisz, jak teraz podlecisz, pieprzniesz, to ona jeszcze będzie szybciej, bo ten 22 to jest ten. Szybciej niż ten i no. Będę jeszcze ucieknę. Możesz jeszcze nawet ucieknąć, a może jeszcze raz mu przywalić. Zaraz zobaczymy. O, jeszcze no, dodatkowa akcja. To podleć ją, żeby była takim, że tak powiem, wabikiem, żeby on tam został. Dobra, tam podlecę tu, a wysep tutaj gdzieś polećcie. No niech wabikują tutaj temat, spoko. Nie? Tak, one niech robią tutaj sobie, jednoruch na razie zostaje. Ruchy ten sobie, robią. Aha, i ten sobie zaczął iść tam, dobra, no, no to ty sobie pójdziesz. No i patrz, ile masz teraz ruchu przed nimi, stary. Tak, masz... i teraz, Jezu, oni w ogóle ich tam nie ma. Ty możesz gnać do przodu. Tylko myślę, czy tym, czy on się... No on też będzie musiał rypnąć, raczej nie sądzę. Dobra, podejdę tu. Tak, bezpiecznie. Jeszcze morale dostałeś. I to, a ona nie wiem za ile się ruszy, no ale mogę chyba podejść. No, czekaj. Musi, możesz nawalać cały czas. Dobra, podejdę tu. Że nawet jakby ten miał się ruszyć, to on mi dużo nie zrobi i to jest okej. Okay. Szczerze, to możesz go zablokować. Jego? Jak się dobrze poustawiasz, to nawet ci do tej 22 nie dojdzie. Znaczy, no już teraz nie dojdzie. A, no już teraz nie dojdzie, no. Można go bić bez znaczy, zaraz pamiętaj, że to jest jedynki, więc one tam nic nie robią, więc możesz sobie dowolnie nim wlatywać. Jednorogi możesz... Ja myślę, że podejdę, tak. Trochę bliżej, tak, nie? Tu, no. Żeby on miał zasięg. Oni są... Tu się dopiero ta 14. Ty zaraz go zajedziesz. Szczerze? Ja lecę lecę w niego. Tylko on teraz będzie wystawiony na tych, znowu, słabo trafisz. Poszło. Ale masz leczenie za 9, przywrócone HP. Więc to jest okej. Okay. A ty, wiesz co, to sobie stanę tu, żeby ona blokowała, żeby do ostrzaków nie... Dobra. Kiedy gdzie on ma ruch w ogóle? On nie ma ruchu. To długo ta 12 zabiję, no. Więc ja tym strzelam. Tu dobra, to jest easy walka. Nie, to wyglądało groźniej w ogóle wszystko tutaj dookoła. Musimy rozkminić tę giereczkę tak naprawdę. Tak, nie? Bo my trochę... nie do końca pamiętamy. Tak, ale ja ogólnie jakby uważam, że to jest dobry kierunek, że więcej jakby postaranka. Wiesz, z jednej strony więcej postaranka, z drugiej masz większy próg wejścia dla małych twórców, ale zależy kto co lubi. Ja na przykład lubię nieprzemontowane gameplay oglądać. A? O, Staszek i Graszek. Nie, bardzo ja ogóle, dobrze. Ja już jestem kompletnie, jak pojawiłeś tę formę, bardzo lubię. Ja sam takiej formy jakby nie tworzę takich treści, ale jakby, jeżeli mam wybór, to oczywiście, że wolę zmontowane. Zmontowane. Naturalnie. Ale kojarzysz na przykład Staszek i Graszek? Jak wiem, że ty o nim mówisz wielokrotnie, ale nie kojarzysz. Okay. Szczerze uderzałbym, miałeś jednoroga, zaraz potem by rypnął jeszcze. A, to spokojnie, niech podejdzie sobie. Dobra, to jednorogiem wskakuj. Ile on ci zrobi obrażeń? A nie wiem.
1-2 18. A kontratak ma i potem jeszcze dziabnie, to poczekam. Nie wiem. Dobra, zabił jedną wolę. Tak, będzie no, okej okay teraz. Teraz możemy już lecieć. No i odszedł ci raz od jednoroga, jednorogiem też. A nie, nie, chyba mam. Sięgnie, dobra. Sięgnie, tylko nie za blokiem ruchu. Tak, będzie okej. Okay. Tu Sięgnie. Podejdę, żeby ci badylarze mieli tutaj... 7 obrażeń, to ci zaraz wyleczy namiot, nie? Tak, no, dobra, jest okej. Okay. Nie, strasznie no, graśnika, że wiem, że oni wielokrotnie mówili, ja wiem, że taki kanał istnieje, ale chyba nigdy nie oglądałem. Ja nie mogę już takiego niezmontowanego gameplayu. Naprawdę bardzo specyficzne gry, jeszcze trochę lubię, tak? Sobie mam takie gameplay, do których lubię wracać sobie, ale w ogóle nie. Ale ja jestem, wiesz co, na etapie, że czasami potrzebuję odbodźcowania. Ja wtedy oglądam gameplaye. Okay. Do tego stopnia, że ostatnio złapałem się na tym, że lubię oglądać gameplaye bez komentarzu. W ogóle. Że wrzucam, że na przykład ziomek przechodzi Sirius sama, robi speedrun na jakimś mentalu, gdzie przeciwnicy są niewidzialni. Ile ci sam gameplay, ja się łapię na tym, że na przykład, wiesz, 40 minut siedzę i to oglądam. Ja kiedyś tak lubiłem oglądać jakby takie game cinematic, na przykład nigdy nie grałem w Mortal Kombaty, ale lubiłem, że jakby ziom przechodził Mortal Kombat bez komentarza i tam z lore, fabułką i tak dalej. A, i se patrzyłeś, co tam się dzieje, co to jest za spell? Spell z magii mroku, chyba dolne obrażenia. A nie, minimalną liczbę obrażeń, tak. To jest spoko. I ta impregnowana strzała. I teraz widzisz, to nakładasz, ona jest jakby za zero, na nią nakładasz czar i wtedy strzelasz z tym czarem. Czyli... A, i to wtedy Hero strzela, bo to on jest mocą. A tu jest fabuła, moi drodzy, Bulgariusa. A, bo o tym nie powiedzieliśmy w sumie na początku odcinka. Jeżeli ktoś nie cofnął się do pierwszego odcinka na kanał kolegi Stratego Cego, bo jest, nie wiem, przykrym człowiekiem, to specjalnie dla takich ludzi informacja, że to jest scenariusz zrobiony przez fana. Fan się nazywa Filip, pozdrawiamy Filipa. No i to jest cała mapa, która się nazywa Na ratunek Bulgariusowi. No i tutaj od czasu do czasu znajdujemy takich chłopów, którzy mają dla nas właśnie fragmenty fabuły, pod warunkiem, że ich pokonamy, co będzie, jak widzicie, szalenie dużym wyzwaniem. Dobra, zrobimy to bohaterem po prostu i czego się nowego dobiemy. No wiemy, że Bulgarius rzucił nam jakieś wyzwanie, no i musimy się dowiedzieć, o co tu chodzi. Pewnego razu podczas spaceru po terenach dzisiejszej Afryki, Bulgarius uznał, że świat jest zbyt pusty. Nabrał zatem trochę gliny i ulepił z niej człowieka. Tchnął w niego życie, pokazał mu, jak rozpalić ogień i stworzył dla niego piękny ogród. No, Bulgarius jest całkiem kozackim szefem, tak bym powiedział. No, Bulgarius jest całkiem kozackim. Zejście do podziemi? Nie. Kamienna krypta gargulców. Aha, tu walczysz z gargulcami i dostajesz pewnie coś. Tak, tu są ci dużaki, wieża łuczników. A, bo Sylwan ma chyba łucznika tam potem na tierze to jest do zamku. A to no, mi będzie obniżać morale, jak będę miał jednego łucznika? Nie, pamiętam, chyba nie. Jeden nie, w trójce tak było, że jedna ci nie obniża. Chyba jedna jeszcze nie obniża. Tylko więcej dopiero jak mieć. Dobra, poczekaj, zastanówmy się. Zróbmy tak, ja wrócę... Zastanów się, będziesz mógł sobie Ja wrócę po te kopalnie. Myślę, że jak będę to... Z tymi szybkimi rusałkami, to ty byś nawet mógł pogonić tych trucizniaków. Też tak się zastanawiam nad tym. Tylko poczekaj, najpierw tym zobaczę, gdzie mam ogniska do pozbierania. Pojeźdź nim tam do góry, może tam jeszcze jest coś? Tutaj? No właśnie, patrzę, za tego jakieś sukuba. Ognisko, że tutaj zobaczyć. O? Jakiegoś ogniska nie będzie. Tu jakieś smoki, inne rzeczy. Tu są smoki potężne, tu jest szeregowy horda. A kogo on broni? Bo czego? Broni... Drewna. Nie, jeden drewna broni. Jeden drewna broni. Tutaj też jest szkodnik. To jest ulepszony horda. Broni. Tu niewiele jest. Znaczy, sanktuarium w przypadku. A tu jest morale? Premier tak, różne bonusy, tak, od tygodnia. Są śmieszne rzeczy można dostać. Goblin, tu są takie słabiaki ogólnie, widzę. Obóz najemników, dobra, ale nie ma tu ognisk do pozbierania, więc szkoda, no nieważne. Dobra. Kończymy turę sobie. Tak, więc. Więc co? Więc masz tartak. Tak, znaczy no, nie mam go w tej turze, ale mam go, tak, to prawda. Więc ty zgarnij ten tartak. Ja szybciutko myślę, że przeskoczę sobie jednak tutaj po to wojo, bo mogę teraz co zrobić? Kuźnia. Aha, wóz z amunicją, włócznicy, kapliczka runiczna i wiesz co? A czyli u ciebie jak ratusz ulepszasz na przychód, to też inne rzeczy masz, tak? Nie, bo czasami jest tak, że wymagany jest budynek po drodze, wiesz? A, okej. Okay. No więc to jakby ja biorę sobie kapliczkę runiczną, dlaczego? Bo masz te runy. Runy. I patrz. Zajebiste. No. Giga dobry, za jeden drewna. Za jeden drewna. I teraz o co chodzi z tym bohaterem, którego właśnie tego wybrałem, tego Branda, bo patrz, ja mam przez to, że mam tą zdolność tutaj. 50% szans, że nie plus 20 plus poziom. To zajebiste. No, to na zajebiste. 10 poziomie masz 80% szansy, że masz nie zużyjesz ten. No, no, tak. Dlatego to mi zajebiste. O to chodziło, tego, tą postać, mądre. Że ona nie to jest mądre. Taka, wiesz... To mądre. A rozumiem, że później też na kolejnych levelach miasta te runy są w chuj mocniejsze pewnie. Znaczy w ogóle te runy są mocne. Okay. Bo ta pierwsza runa już jest zajebista, tak naprawdę. No nie, nie, tak, ona jest bardzo fajna, ale rozumiem, że potem jeszcze mocniejsze odblokowujesz, tak? Tam jedna jest na przykład runa, że po prostu nie dostajesz obrażeń. Okej. Okay.
Okej. Okay. Że możesz pieprząć w kogoś i nie dostajesz obrażeń. A, ważnych informacji o mapie. No. To jest w ogóle tak, że właśnie Ignacy ma taki mały tylko cypek, ale ogólnie to jest miasto podziemne. Mm-hmm. I założenie jest takie, że ja mam jako osoba z sojuszu zdobywać tereny nad ziemią i tam też będzie dwóch graczy sterowanych przez komputer, a Ignacy zdobywa pod ziemią i tam też jest dwóch graczy jakby sterowanych przez komputer i musimy ich pokonać. Żeby jak powiesz, ale ma śmieszną gębę. Ja myślałem, że ja to mogę rekrutować po pokonaniu, ale to totalnie ich biorę. To zajebiście, a oni są dobrze chyba, nie? Znaczy, no nie wiem, wydaje mi się, że po prostu są, popatrz, no oni mają ile tam... Na tym etapie gry to są po prostu fajną jednostką. Mają 30 hapsów, to na pewno nie, są lepsi niż... Brak kontrataku, jakieś latania, ty ziom... Nie, to taka dwójka, nie? Taka coś jak dwójka, między takie drugim a trzecim tierem, no. No szczerze, na początku gry to jest super przydatne. Bardzo ładnie, no, bardzo ładnie. Ej, Hiroshiki piąte to jest jednak dobra gierka. Ej, mega są silowe. Totalnie czuję dobry vibe, jak zaczęliśmy sobie w nie grać teraz. Nie, zobaczcie, 20, mamy jeszcze przez sobie z 5 godzin dzisiaj napieprzania. Zamówimy sobie jeszcze jakąś szamę, zaraz będzie taki wieczór. Będzie dobrze. Od razu wam powiem to samo, co powiedzieliśmy na pierwszym odcinku. Jeżeli dajecie nam dobre rady, przepraszamy i takich nie użyjemy. Nie użyjemy. A tu u mnie widzowie są przyzwyczajeni, tak? Że jestem 47 odcinków do przodu. A nie, to ja na przykład na Kingdom Rush rzeczywiście robiłem tak, że faktycznie nagrywałem się 1-2 do przodu, tylko bo tam prowadziłem. Ale miałeś pytania. Tak. Pytania. Ja musiałem się nagrać do przodu, na karcie społeczność zebrałem pytania, jak już ukradłem od ciebie pomysł. To jest bardzo ważne. Ale to, jak to mówił klasyk, że dobre pomysły należy kraść. Należy kraść, to prawda. To powiedział chyba Jan Paweł II. Nie wiedziałem o tym. Ale nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Szczerze to... Czekaj. Nie, tutaj, Gildia Magów i tego Taras Wojennego, tak, potrzebuję. A, bo są pancerze ostrze. Bo Gildia Magów, to by zaraz będziesz miał zajebiste, fajne noski, bo ty masz, patrz, na 9 masz elfa, a potem masz tego druida, który... O, już strzałka jest, zobacz. Strzał i to już mam, dobra. Ty, patrz, ty masz tą magię białą, a to jest przyspieszenie, więc potem... Czyli biała, to czyli lepsza. Czyli ta, możesz potem sobie zrobić ulepszony ten czar. A to jest biała, to jest to, co ma mój bohater. Tu się robi chyba coś takiego, że, jak pamiętam dobrze z Heroesów tych piątych, że żeby mieć ulepszony czar, to musisz go mieć w magii. To znaczy, dobrze pamiętam? To jest wyżej poziom, albo tak, że było w wyższych poziomach Magilda było ulepszone? Nie pamiętam. Albo jest tak, że musisz mieć konkretne ulepszenie na bohaterze, że po prostu ulepsza on dany czar do tego, że na przykład jak wejdziesz na skill wheela, to zobaczysz tam. No. Będziesz miał, że na przykład twój bohater, jeżeli ulepsza tam trzy konkretne czary z daną zdolnością. Niżej jeden poziom i tutaj widzisz, masz zdolności, o, ten po prawej, widzisz? Rozszerza obszar działania o oczyszczenie i boska siła, albo zwiększa ilość mana, żeby do ich rzucenia. To tylko było swoje inicjatywy. I potem jest chyba jakieś ulepszenie odwołania, widzisz? Okay. I czegoś tam jeszcze. Że jak dalej będę boostował. A mistrz odwołania, mistrz gniewu. I ci mistrzowie chyba konkretnie dają konkretne rzeczy. Na konkretne spele. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Mogę się mylić. Dobrze, zobaczymy. Na razie tak. I tak już w ogóle lepsze to jest patrzenie par, że to już są na średnim. Jak zgarnę sobie tancerzy ostrzy jeszcze dodatkowych, to myślę, że w kolejnej turze zacznę to czyścić. Tak, możesz zahaczyć, wiesz, co tam masz jeszcze pod... Aha, śmiertelny. Patrz, rycerze śmierci. Tu się grubo zaczyna robić ogólnie. Tak, coś tam już jest takiego grubszego. Tu się zaczyna grubo robić. Zobaczymy, co jest tu. O, do ruchu. To jest ten, stajnia. Stajnia, tak. I to do końca tygodnia. Tak. Tygodnia, to jest skład żywych. Ja ten mój budynek pomyliłem. To... Tu są strażnicy żywiołowi. Marletto Tower. To... Kurde, dużo ruchu. O, chłopak. Dawaj. Chłopak. Jedziemy, ale to już kolejny. Lore. Nadrabiamy lore. Zajebiście. Jedziemy, tak, nie, no to tutaj ja jestem do przodu fest ponagrywany, jest tak, że widzowie mi po trzecim odcinku piszą, o nie, o Boże, czemu robisz drogi siedmiopasowe w City Skylines, okay. Nie wolno. I ja w odcinku 23 mówię, przeczytałem wasze komentarze o tym, żeby nie robić tak, jak 20 komentarzy jebanki, przeczytaj chuju komentarze, giniemy, nie da się oglądać. A to śmieszne, bardzo. Tak, śmieszne. Ja robiłem miasto, bardzo było bardzo ekologiczne miasto, bo składało się z betonu i jak droga dwupasowa na przykład się korkowała, to nie robiłem innych dróg, tylko robiłem trzy pasy, a potem jak się trzy korkowały, to robiłem cztery. Więcej pas, to widzę, że taką starą amerykańską szkołę prowadzenia, że jeszcze jeden pas, na pewno się rozłada. Jeszcze jeden, na pewno się rozłada. I właśnie mnie wyzywali, że o, tak jak w Ameryce, straszne, jak tak można. Ja już potem grami już nawet nie pozwalała, bo były dwustronne, można było po cztery pasy maksy. Ja mówię, ale jak jednokierunkowe dwie zbuduję, to może mieć po siedem pasów w każdą stronę. Takie molochy przez środek miasta. I tak się korkowało oczywiście. To śmieszne, wyjątkowo śmieszne. Było. Ty, tu jest artefakt, nie wiem, nie za darmo. Wielki łowczy. To chyba mocny całkiem, nie? No to jest twój ulepszony uczeń. Zastanawiam się, czy... Nie chcę ich pojechać. No bo masz kupę kamienia, to jest wyzwanie. Pytanie jak... Trochę się ale boję. Ale jak się przyblokujesz tymi? Ale mam tylko dwie strzałki. A te biołaki też strzelają? Nie. Nie, walą, tylko zwykłe. Zwykłe walą. Wiesz czego się boję? Że nie mam wozu z amunicją. Gdybym miał wóz z amunicją, to bym to robił. Mhm. Ale może zaryzykować.
Trochę nie wiem, trochę mam sranko. Ja bym, znaczy, jakby to nie był let's play, to bym powiedział ryzykuj, to se wczytamy, ale na let's playu to wstyd, a jak na let's playu stracisz armię, to potem będzie odbudowywanie się przez dwa odcinki. Wiesz co zrobimy? Zrobimy tak, że zrobię kuźnię, zaraz kupię wóz z amunicją i wtedy to zrobię. Bo z wozem z amunicją mam wtedy full ammo na nim, bo taką ma tylko dwie strzałki, nie? Gdzie on ma strzałki swoje? Nie jest napisane, ale ma bardzo mało strzałek, pamiętam, że on ma tylko dwie strzałki. Rzucił i się skończyło. Tak, i się skończyły, a więc jakbym miał więcej strzałek, to myślę, że mogę się w to bawić. Dobra. Tak, tak zrobimy, ale lore teraz mamy, to jest ważne rzeczy. Tak, no? Trzeba chłopu będzie sprawdzić. No. Z innych fajnych rzeczy, to powiem ci, że ograłem sobie tą planszówkę Heroesów. No właśnie, bo tak. Dopierdolona. Tak? Giga fajna, mega długa. To było tak, że siedliśmy o 20, wzięliśmy najkrótszy możliwy scenariusz i o 4 rano musieliśmy go zakończyć wcześniej. W sensie jeszcze 2 dni nam brakło do skończenia, ale a to się cieszę, że wtedy nie przyjechałem, jak mnie zapraszali. Bardzo ciężko było. O 4:30 ja się chyba do spania zabijałem. A to dlatego, że gra jest długa, czy że słabo graliście? Gra jest długa, nie, gra jest długa i na 4 gra jest domyślnie do 3 graczy. No. My graliśmy w wariancie na 4 z dodatkiem. Jakby na 4 graczy to idzie bardzo długo, walki są długie, wszystko tak trwa. Znaczy, to jest bardzo przyjemne, tylko patrzysz i czas po prostu na zegarku leci, mówisz, ej, scenariusz ma 8 dni, jest pierwsza w nocy, my mamy 3 dzień czy coś takiego. To jest grube na przykład, nie? Ale ma bardzo duże replayability, masz mnóstwo bohaterów, skilli, one bardzo wpływają na rozgrywkę. Możesz bardzo różnie sobie grać. Że chce się zagrać jeszcze raz, tylko że nigdy nie masz czasu, bo gra się to za długo po prostu. No tak, to prawda. No to najlepiej zacząć o 10 i lecieć do 20:22, tak. Uwaga. Kiedy Bulgariusz spojrzał na świat, zrozumiał, że nie powinien być rządzony przez wielkie jaszczurki, uderzył pięścią w ziemię i natychmiast doprowadził wszystkie do zagłady. Ślad po tym uderzeniu do dziś jest widoczny na ziemi. Amerykańscy naukowcy mówią zaś, że siła uderzenia była porównywalna z uderzeniem meteoru. No proszę bardzo. Taki lord, czyli tutaj dowiadujemy się, kto tak naprawdę trzyma sznurki w tym... Ty, za darmo nimfy, zobacz. Bez niczego. Zajebiście. A tych budynków do nimf to mam trochę. No, to drugi. Za darmo nimfy. No to zajebiście. Tylko, że jak nimfy rekrutujesz, to ty musisz alimenty płacić. Oni cicho. Wiedziałem, że to powiesz, jak zacząłeś to mówić. Ej, ale jedna rzecz. Możesz zabrać sobie tutaj ten sarkofag, ten, bo ten bohater tak to jest drugi. A może coś zebrać, tak, no, to prawda. No. On i tak nie będzie się bił, chyba że tylko z tymi chłopami. Widzisz morale do następnej bitwy i ruch, a ty na tym to ruchu i morale masz mega dobrze zasuwasz. To prawda, dobrze. To sobie już zebrał. Tak? No, dobra, bo to weź chyba powojo. A poczekaj, to tu też są nimfy, ale one są przychronione. A to są ci z szalami. Dobra, to ja wezmę sobie woja i ale dostałeś już zaklęcia. Więc dostałem zaklęcia i teraz tak, biorę tancerzy, czy nimfy ulepszyć? Nie, no tancerzy. Tancerzy, bro. Poza to rekrutacja. Tancerzy więcej, dobra. O, 9, no to będzie spoko, bo oni są mocni. To prawda. 21 to szczerze, jak ty musisz do nich dolecieć, to musisz jak najszybciej tymi nimfami do przodu zasuwać. No to zostawię jeszzie jedną, nie muszę wchodzić w gildię, żeby nie, wszedłeś i od razu dostałeś. I teraz mam strzałkę, dobra, a manę od razu mi też ładuje, 20. Nie, no musiałbyś doczekać, ale nie zużywałeś. Nie, on 20, tam więc jest okej. Bo nie zużywałeś. Dobra, ile te spele kosztują? Tak, żebym tylko miał jakiś przegląd. 5 chyba? No masz napisane 4. Dzięki za dobrą czcionkę. No dobra, jedziemy chyba. Ty masz rozjaśniony monitor na pełnej. Mam rozjaśniony. A wiesz, to tak mi się zrobiło jakoś ostatnio i... A nie masz tego automatycznego dostosowywania? Nie. Dobra. Dobra, no jest trudny, teraz musisz to mądrze przekminić. I teraz poczekaj, aha, bo to są ci sami, tylko oni strzelają. Słuchaj, tak, inny wariant. Tylko jakby rozstaw się tak, żebyś mógł jak najszybciej do nich doraszować, więc tak jakby się... Tych chyba najmocniejszych na środek, a... To ciężko powiedzieć, ale no musisz raszować, nie? A bo ja nie wiem, gdzie oni są. Nie, będziesz wiedział, gdzie są, tylko... Jak się już ustawię. Nie, no jak będziesz, jak się ustawić. No właśnie. Chyba jak jesteś obrońcą, to może zrobię tak. No spróbuj. I tak oni ci strzelają, cię zatrują, to jest ich największy minus. Zapieprzaj tym jedynkami. Zdążą. Ale dobra, są tylko dwie grupki. Tak, ale leci. No, muszę zapierdzielam. Może wpadnie morale? Wpadło, ale to nic nie pomogło. Widzisz, i one zatrują. I tak naprawdę zatrucie robi największe obrażenia, a nie... Trzeba po prostu jak najszybciej zamknąć tą walkę. Tak. I tyle. Zatrucie robi większe obrażenia tak naprawdę. No i z tego zatruje. Widzisz, że to akurat AI jest... O, widzisz dwóch. Okej. Dobra, nie będzie tragedii. Parę, no, dalej, bliżej bym podlatywał, bo teraz zablokujesz ich, oni nie będą mogli strzelać, a oni pójdą z kontratakiem wręcz do nich, bo nie ma pełną skuteczność w walce wręcz. I nie zdążę zrobić ruchu. Dobra, leź do przodu już, teraz już leź do przodu. Dobra. No, to tu nie jest zabiło, a pytanie, kogo uleczy? Chyba tego tancerza. No, to ja tu powinienem. No, coś takiego. Pytanie, gdzie on podejdzie, ale no, tak bym zasuwał. No, to tu. Tutaj, no. Na żeby przykład. Nie trafił. I go uleczyło. No to jeden, co to nimfy stracisz. Dobra, to ale trzy zabijasz łapy. Ale puszczę jeszcze strzałką. W ogóle zrobię tak. Nie, to zrobi tak, że popatrz. Nakładasz... A jak zrobię strzałkę, to nie mam ataku? O, ale 5 zabiję, to no, chujami tej nimfy zabiję. To zabij tego drugiego, to patrz w kolejności na skill wheelu. Na wheelu na przykład. Że tu? No. Ale on mi podejdzie jednorogowi, nic nie zrobi. Ale z prostej strzały może sieknąć. On może zrobić trochę obrażeń. Ale zabije, myślisz? Ale zatruje.
I potem trucizna jest słabsza i jest mniej wroga. Okej. Czyli gorszą jakby na... Czyli myślisz, że tego bić? Ja bym robił tak. No dobra. A jak puszczam to, to już nie strzelam teraz. Tak, ale możesz go teraz zablokować. Podleć, nawet nie, albo to, stań po prostu, tak, no. No. Zaatakuj. A że on nie może strzelić, ma teraz atak wręcz. Po prostu ma teraz, no zobaczysz, spokojnie. Okay, teraz dobra, moim zdaniem był lepszy ruch. Teraz on musi iść i maksymalnie sobie zrobi to tyle. Widzisz? A, to się zestrał. Dobra, i dokładnie. Okay. Tego tak samo, zablokuj sobie podleć tylko. Żeby nie strzelał. No, ale zablokowałem teraz jednoroga i to źle zrobiłem. Bardzo źle. Bardzo źle. Dobra, no ale to zróbmy tak, żeby nie wiem, odjeść nim? Żeby nie jebnął mi go po prostu. I przyblokuj sobie teraz tymi słabymi nimfami drogę. Żeby no? nie... Znaczy i tak pójdzie do tych... Do 29. Do 29 i tu zaboli. No, a, ale ataku. Teraz jeszcze dostaną. No dobra, ale zrób się tak ustaw, żebyś mógł zajebać go. No dobra, to nie jest źle. No to trochę tych nimfetek straciłem, nie? Ogólnie. Ale ty akurat ich zbierasz sporo. Tak. Teraz chyba zdobyłeś właśnie ich spawner, nie? Tak, ale... Tak. Masz chyba trzy łącznie spawnery tych nimfów. Na całym tym są trzy. Tak. To jest drugi. Tak, dobra, jest okej. Okay. Ile? Siedem nimf. Dobra, a, widzisz, dlatego to my się chyba sramy za bardzo z tą grą. Myślę, że jest taka szansa. Ale to właśnie przez to, że dawno nie graliśmy. No nie? I mamy tej realnej oceny wyzwania. Tak, i to raz w tygodniu można z tych siedlisk. Tak. Czy... Ale masz karawany. O, właśnie. Masz karawany. Chciałem zapytać, że będzie tu można... Rekrutację chyba musisz włączyć? I masz na dole, niżej jeszcze? Z siedliska. Zajebić. Tak, już są trzy odblokowane. Mm-hmm. No, a jest za ile będą? W sensie ile będą jechały? A, 1, 2, 3 dni. Bo one okay. są w odległościach i te wózki jadą tyle po mapie. Dobra, się zawsze. To idę od razu na tych. Kolejną kopalnię w takim tego razie. Tego zostawiam się tego Minotaura. Dobra, powinienem był jednak się. Jechać w poprzedniej turze. Tak. Teraz tak o tym myślę. Chociaż Minotaur rzeczywiście to jest dwójka albo trójka w tym i to jest ulepszony, więc to faktycznie jest niefortunnie, ale tu kupuję tylko to. A będziesz ty sobie nie bierzesz? Nie. W sumie 4,5 koła od Magaduru. No, to po pierwsze. To lepiej bohatera zrekrutować z balistą, który kosztuje 2500 i sobie przerzucić, nie? Dokładnie tak. Jeszcze masz Herosa. Wyzwanie. Dobra, ale najpierw jest ulepszony Minotaur, nie? Tak, dlatego się trochę sram, nie? Masz ognisko. Tu są orki, jakiś miecz. Podżegacz. Trójząb tytanów. Nie mogę do stajni wejść. Znaczy twój zamek to jest ten, w którym masz człowieka w pierdole? Nie, w innym jest. Nie, fortecy, w sensie jest w, no, w barbarzyńcach. A, no to szkoda, właśnie mi się wydaje. Mi się wydaje, że człowiek w pierdol był taki pierdole, ikonik. Ale Bulgariusz też był oczywiście, tak, to siła rzeczy, ale w pierdolów trochę brakuje. No, zobaczmy teraz to. Panie Minotaurze, czekacie jeszcze wiele w pierdolów. No i co, ta sama taktyka, nie? No chyba tak. Co masz do przygotowania? Masz kamulki. O, skurwiele 40 HP duże. Właśnie. 14 tym, no, razy 2. Jakaś aura odwagi mają, tak? No, będzie, takie rzeczy będzie mają. Ciężko. No, tak będzie. I tak, moi drodzy, rozpoczyna się kolejny emocjonujący mecz pomiędzy kolegą strategacy. Nie pamiętam, gdzie runy były. Runy są wojskami neutralnymi. O, widzisz tu. O, i możesz sobie ten. Albo egzorcyzm, albo szarże dajesz mu. A no, dobra, ja na razie na robię. Na razie to ten. Na szczęście ten Minotaur też jest opór wolny, więc to też jakiś paru zabijesz zanim podejdą. Czy nie aż tyle, bo mam krzywo strzałka, ten strzelec wyjątkowo jest... Oj. Ale są wyniszczające rany, czyli mówi, zjechały statystyki, prędkość, inicjatywa, widzisz? Mhm. Patrz. Widziałeś? Ja widzę. Patrz, ile ma ruchu. Nie ma ruchu. Nie ma ruchu. Oj. No otóż to. I nie ma kontrataku. Nie ma kontrataku. I zdążysz uciec w razie, bo... Nie zdążysz. Nie, bo to górny się rusza, jak od dołu. Aha, tu na skośkie cię może uderzyć. Ale muszę zrobić tak. Pierwszej w tego. Górnego, a w górny szybciej podejdzie. Tak, jeszcze raz, defend. No się zczają, żeby podejść. Aha. To jest kwestia AI, wiesz, na tym poziomie już. Dobra. Ale to dobrze, że AI tak gra. A i wóz z amunicją ci go będzie uzupełniał cały czas, tak? Tak, w sensie nie traci wtedy naboje. To się nigdy nie kończy. Tak. Okej, zajebiste. A tu można niszczyć machiny oblężnicze? Bruk? No można. Komputer ci ich nie będzie niszczył. Chyba można, ale... No. 29 obrażeń. No zawsze coś, nie? No tak będzie to musiało być takie wydłubane zwycięstwo. Takie nie? właśnie niestety będzie chyba. Tak. Jakby wiem, że to nie jest najbardziej emocjonujące na świecie, ale no wolę, powiem tak, wstyd krótki, chwała długa, nie? Tak. Pięknie. Hop. Zajebiście. Dobra. Teraz trzeba tego zbombardować, nie? A kontratak mu zabierz. Otóż to. Kurde, 52 tylko. Tak, bardzo powolutku będzie szło. Przeblokuję jakoś chłopa. To by się przydało te rany. Te rany wyniszczające jakby wpadły, to by było subcio, ale może tak się nie udać. Ja muszę przyblokować tu i tu, mam trochę ciężko do bloku. No trudno, zobaczymy. Boję się, że mi w tego wpadnie teraz, no niestety trochę musiałem coś zrobić, nie? Coś zrobić musiałem. No, teraz mam po prostu strzałkę, więc... Tutaj? Rany? Nie weszło. Nie ma rany. Ten wejdzie tu. Rany. Mogę niby blokować tak, ale to trochę bez sensu. Czy nie, bez nie sensu. Zrobisz. Ale jak stanę tak, to chyba... To będzie musiał dookoła też tak. iść. I ja myślę, że to... Niech uderza w tego żywiołaka, to be honest. Dokładnie. I jednego zabił.
O, i kontratak. Ale ten pewnie uderzy w tego. Właśnie tak. Trzech zabitych. Trzech zabitych. Dobra, i teraz niestety... Dobra, ale tu już... Już go zrobisz zaraz. Tak, zrobimy. Tak, no do zrobienia tylko będą straty. Tak, i ta walka będzie taka dziubiąca, nie? Tak, 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 to jest to. Tak. Teraz w ten sposób trzeba zrobić. Otóż to. Ale będę się zastawiał, zaraz zobaczysz. Tak, będzie tak. I teraz od dołu. Dwa obrażenia, jedno... No więc tak, nie przepraszam, że to musicie oglądać w taki sposób. Z drugiej strony, no to... Więc zakończymy odcinek. Żebyście nie oglądali, widzowie. Dobrze. Nie, no dobrze jest. Ja myślę, że widzowie tutaj... Docenią, myślisz, geniusz taktyczny? Oni tu są dla nas, nie dla tak myślisz? Tylko czekają. A, no to może... Są takie mówię. Rzeczy, zobacz, na przykład jest taki kanał sportowy, no to tam widać, że dla prowadzących oglądają. Tam jest, i bierna jest widownia, prawda? Widzę, litości nie masz, Tomku, bierna widzę, jest tak? Widownia. Litości nie masz? Nie mam, zupełnie. Czemu? Pan? Nie współczujesz, że nie wiem, nie poszło tak, jak powinno pójść? Nie współczuję. Tak? Nie współczuję. No. Dlaczego? Nie współczuję. Wiesz co, przez postawę Matiego Borka. Jakoś właśnie ilość arogancji i pychy, którą oni prezentowali przed tym wszystkim. Ja, oczywiście. Nie, no wiesz, byli królami patrząc, życia, nie? Oczywiście, na to, jakby patrząc i słuchając Krzysztofa Stanowskiego, oczywiście prawdopodobnie nie był najłatwiejszym wspólnikiem, któremu wychodziło. Prawdopodobnie był wkurwiający, narcystyczny i nieznośny. Mm-hmm. To jestem absolutnie przekonany. Natomiast Boras ze Smokowskim wychodzący przed kamerę mówiący, to nie od wyświetleń są pieniądze, tylko dzięki naszym wspaniałym markom osobistym. I to, że Stano robił w chuj duże wyświetlenia i on proponował, żeby się podzielić kasą względem wyświetleń, by było okej. Okay. Oni powiedzieli, nie, bo my robimy w chuj mniejsze, a tu chodzi o marki osobiste, a nie o viewsy. To Stano powiedział, okej, okay, sprawdzam. No i sprawdził, no i rozpierdolił, nie? Więc... Sprawdzamy zakończenie odcinka? Czy sprawdzamy zakończenie odcinka? Akurat ładny moment. Skończyliśmy turkę. Tak, zwyzywaliśmy kanał sportowy. Dobrze, dziękujemy za uwagę. Na razie, cześć, pompa. Kolejny odcinek jutro Ignacego. Dzięki, pa. Hello. Pa.